To, to zespół Believe i Płyta Pierwsza. Tak jest. To poprosimy może o brawa, bo to tak wygląda, jakbyśmy byli na scenie i grali koncert. Przypominam słuchaczom, że w internecie, na Facebooku radiowym i na YouTube można oglądać na żywo transmisję z tego spotkania. Mirek Gil. Kubuś dziękuję Ci, powiedziałeś, że ładnie wyglądam. Dzięki. No właśnie, to... to już może Ty... Perkusista piszem. napisał do mnie, że ładnie wyglądam. <laughs> no tak, bardzo się cieszymy, że taki, no nie ukrywam, radiowy eksperyment tutaj Przepiękne. robimy i no, cieszę się, że z udziałem mojego przyjaciela Mirka Gila z właśnie, no mogę powiedzieć, szefa Biliw, szefa Billif. Chociaż ja wiem, to w zespołach nie powinno się chyba tak mówić. Jest szef. Mamy, mamy podobną demokrację. Dobrze. My, państwa oczywiście proszę też o to, jest możliwość zadawania pytań artyście, tutaj jest mikrofon. Kto chce zadać pytanie, proszę podejść do mikrofonu i artysta tutaj nam powiedział, że na wszystkie szczerze odpowie. Dokładnie, ile mam lat? Tak? Mam no też takie mogą paść pytania, bo miłe panie są tutaj z nami. A ja, i to jakie? Mirek, pierwsza płyta. Czy jak przystąpiliście do nagrywania tego albumu, nie czuliście takiej presji kolasz trochę? Dlatego, że no, trzech jednak muzyków kolasz znalazło się na początku w Belief i, mhm. i pewnie myśleliście, no zróbmy coś innego niż kolasz. Chociaż w muzyce progresywnej trudno jest, że tak powiem, uciec od pewnych no, jednak podobnych brzmień. W, właśnie, wiesz, to tak jest, że ja, ja nigdy się nad żadną płytą nie zastanawiam, po prostu tak jak, jak wiesz, przyjdzie coś do głowy, to po prostu to robimy. Faktycznie wiesz, ciężar był, tylko że naprawdę dużo czasu wtedy upłynęło mhm. i po prostu po płycie Moonshine Collage, kiedy taka zapadka straszna nas spotkała, ponieważ nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale, ale właśnie wytwórnia, która, która wydawała w Holandii naszą płytę, Niestety splajtowała i nie zapłaciła nam żadnych pieniędzy. Więc byliśmy troszeczkę w doku, nie tylko psychicznym, ale i finansowym, bardzo poważnym. No i to szkoda, bo ponieważ, ponieważ płyta do dnia dzisiejszego się świetnie sprzedaje i nikt tych spraw jak gdyby do końca nie uporządkował wtedy. No i takie załamanie nastąpiło, później właściwie płyta safe była tylko takim, jak gdyby, no teraz to mogę powiedzieć. Musieliśmy ją koniecznie nagrać, dlatego żeby spłacić długi. I, i dlatego powstała. No ale już nie, nie było takiej chemii między nami i właściwie wszyscy już mieli dosyć, żeby, żeby razem grać. I dłuż, dłuższy czas, ja już wcześniej zaczynałem przed Belief w, 90, w 1998 roku nagrałem taką płytę Mr. Gill, Elon. Mhm, Takie sobie tak. wymyśliłem coś takiego. Bo, bardzo kolażowa była ta płyta, myślę, moim zdaniem. Chociaż poznałem takiego fajnego profesora języka angielskiego w Jeleniej Górze, jakby, bo wtedy jeszcze kolaż w międzyczasie po, 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 po zawieszeniu działalności graliśmy za Nitą Lipnicką. I byliśmy tutaj w Krośnie przecież i graliśmy piękny koncert. Ja poznałem na tej trasie właśnie w Wielniej Górze Olafa Łapczyńskiego i, i bardzo mi się jego głos podobał, jak śpiewał. I zaproponowałem mu nagranie płyty. On oczywiście, był to pan profesor języka angielskiego bardzo poukładany. Z, z muzyką troszeczkę nie miał takiej większej stycz styczności, więc myślał, że ja żartuję. Ale ja za, po roku przyjechałem do Jeleniej Góry i nagraliśmy płytę. I Wiesz, no, każdy, każdy z nas, no, się, to, to jest taka zasada, jak, jak kiedyś powiedział McCartney, jak się Beatlesi się rozwiązali, jeżeli dalej nie będziesz grał i tworzył, no to za chwilę możesz już nic nie robić. No, tak, wypaść. Tak, tak, dokładnie jakoś tak, no, ale, ale taka potrzeba, no po prostu jest to tlen do życia jakoś człowiek sobie inaczej w życiu chyba by nie, nie mógł poradzić, więc to już nie, chodzi o, nie chodziło już o pieniądze i tak dalej, ale chodziło o muzykę, żeby po prostu cały czas ją nagrywać i robić to. I właściwie już wtedy w 2008 roku tej presji kolasz nie było. Nie wiedziałem w którym kierunku to pójdzie, zupełnie nie wiedziałem jak to się wszystko poukłada. Ale to był taki, taki spontan. I nigdy się na, na, jak nagrywam nową płytę w ogóle się nie, nie zastanawiasz zastanawiam się. Nie, nie zastanawiam się nad tym, czy to. I no to jest takie trochę egoistyczne jak każdy kto pisze muzykę, że, że musi się to najpierw mi podobać i kolegom, prawda? Jeżeli nam się to podoba i nas to kręci, no to to robimy. A, a dopiero możemy wam później przedstawić to. I, i w no i wiadomo, że to jest dla nas bardzo ważne, czy to, właśnie teraz przy tej, jest to fajna, fajna historia przy tej nowej płycie, trochę wybiegnę do przodu, że ona jeszcze nie jest oficjalnie wydana, a już fani ją znają na tych spotkaniach, na których jestem i oni już piszą recenzję przed, przed recenzjami dziennikarzy i to zjawisko mi się strasznie podoba z całym szacunkiem. I do, te recenzje dość, fanów są takie bardziej szczere, spontaniczne. No dokładnie, więc nie mają jakiejś zależności, i, i, I to jest, to jest fajne, ba, bardzo mi się to spodobało i z całym szacunkiem do dziennikarzy oczywiście. Oczywiście w większości znam ich i wiem jak każdy czego słucha i, i czasami jednak dziennikarze też ma, muszą mieć tą świadomość, że mogą zrobić krzywdę zespołowi. Bo szczególnie klasyfikują, niepotrzebnie... No, no tak, jest, płyta, jest to jest na płyta, to, to Jest to czy... poważny problem i uważam, że wie, wielu dziennikarzy jednak zrobiło paru zespołom krzywdę. Oczywiście no, jest to takie zjawisko dosyć mało pozytywne. Ja muszę powiedzieć, że kilka lat temu przyjechałem do Warszawy i umówiony byłem z Mirkiem. Wszedłem do takiego studia, to zdaje się w Domu Kultury jakimś było to studia. Myślałem, że spotkam cały zespół, a tam siedział Mirek. Tak na kolanach trzymał gitarę, tutaj taki jeszcze komputer, mhm. to nie był taki jak teraz jest ciepłokryta. Ten grubszy monitor, Tak, jeszcze. taki monitor potężny i Mirek tam wgrywał z solówki. Pracował, mówi, pracuje nad płytą, musiałem chwilę poczekać, żeby nie wytrącić artysty, że tak powiem, z toku myślenia muzycznego. Czy Zawsze jest tak, że jak jest nowa płyta Believe, prawda? no to Mr. Gila już nie pytam, bo to wiadomo, mm -hmm. to są Twoje osobiste jakby płyty, ale mm -hmm. jak jest płyta Believe, to zawsze jest tak, że Ty pierwszy jakby przygotowujesz tę najważniejszą linię, <coughs> która będzie na całej płycie. To jest różnie oczywiście, ale, ale jak gdyby jestem takim motorem, mhm. bo w ogóle jestem motorem organizacyjnym. No ktoś taki musi być w zespole. Nie, nie bez powodu powiedziałem szef. To no okej, okay. myślę, że koledzy się nie obrażą. Nie obrażają, nie pozdrawiamy kolegów. No, bardzo, bardzo się lubimy i mamy fajne kombo i to jest, to jest najważniejsze, bo inaczej muzyka nie powstanie, nie byłoby tej nowej płyty bez, bez nowej grupy ludzi. Ale, ale jest jakiś tam mamy jakiś zarys. To wszystko zależy od późniejszych członków zespołu, ile mają właśnie, ile mają tej inwencji twórczej i na ile są kreatywni, prawda? I że każdy jednak ale coś... oni tam coś dokładają. Oczywiście, nie, oczywiście. to wiesz, to, 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 nie jest, to nie jest pisanie piosenek typowo poprokowych, -pop czy, czy z całym szacunkiem do hitów, które powstają, kiedy wiesz, masz gotowy utwór. No czasami jest tak, że przynosisz piosenkę od A do Z. Jak na przykład będziemy puszczać piosenki z drugiej płyty, jest tam piosenka You and Me, no to właściwie ją użyłem od razu, od początku i byłem zadowolony, ponieważ szukałem akordu, jak układałem refren nie mogłem tego znaleźć i wreszcie o czwartej nad ranem i krzyczę w domu, jest, ale miałem słuchawki, no i trochę żona mnie wtedy opieprzyła, tak troszeczkę mówiąc szczerze. Ale, ale znalazłem taki akord i byłem no, z siebie do... Nie działa za kogo wychodzi, za artystę. To no, nie, ale każdej nie, moja, moja żona jest większą artystką niż ja, ale to, to <laughs> mięż, m, nieważne teraz. Jasne. I, i ja po prostu... Yy, no to są takie momenty, wiesz, to, to jak gdyby wszystko się odbywa w zaciszu domowym, jak każdy artysta, że siedzisz dłubiesz na gitarce i coś tam... Zawsze mi to fascynowało, jak, jak, jak rzuciłem studia tylko dlatego, że chciałem być gitarzystą, a mogłem być trenerem piłkarskim. No właśnie. No, to byś pewnie tu do mnie nie przyjechał. <laughs> musiałbym nie wiem, do Londynu, do Arsenalu, Liverpoolu. O, Chelsea dzisiaj przegrało, muszę ci powiedzieć. Wiem, wiem Z Crystal wiem. Palace. No, 1. oglądałem Manchester Arsenal też przegrał. Jestem na bieżąco. Tak. Byłem w i oglądałem wszystkie bramki. Jestem, to, to mój konik również, tak, tak. Liga sobie, angielska to jest. No, coś. Dokładnie. Drodzy Państwo, proszę się zastanowić nad pytaniami. Jak Państwo słyszą, rozmawiamy na różne y, tematy i w różnych y, klimatach. To może kolejne dwa utwory z pierwszej płyty yy... i budujemy to napięcie, bo mam nadzieję, że około 23 y, zagramy już utwory z najnowszego albumu.